Siemanko kochani, witam Was z powrotem na kanale. No i cóż, prosiliście mnie wielokrotnie o zanentynalina, kochani. Faktycznie jest, internet tego jest pełny i co chciałem powiedzieć, co wędkarz to ma swój jakiś patent na liny. No ja Wam powiem, jak ja łowiłem liny, kilka swoich sposobów, może akurat Wam się to sprawdzi, jak nęcić i czym nęcić, kochani. Od razu, żeby nie przedłużać, powiemy sobie tak. Pierwszy sposób, na lina, chyba najprostszy. Trochę rosówek, czerwonych robaków. Jak ktoś nie ma rosówek, to czerwonych, a jak nie ma czerwonych, to same rosówki. Pocięte na kawałki i po prostu ziemia. Tam, gdzie będziemy łowili, taki czarnoziem jest bardzo dobry. Liny lubią w tej ziemi grzebać. Nawet jakby tych rosówek tam nie było, to i tak będą szukały, przynajmniej przez jakiś czas. No wiadomo, nie znajdą nic, odpłyną, ale podejdą do zapachu świeżej ziemi, ona wabi. No wiadomo, jak znajdzie trochę robaków czerwonych, to będzie tam położona przynęta, też znajdą. Ale to jest najprostszy sposób. Następnie drugi sposób, również w miarę prosty, bez jakiejś wielkiej filozofii. Możemy sobie zrobić tak, kochani. Można kupić najzwyklejszą zanętę. Lin, karaś lub lin. Jaka tam będzie, nie musi być jakaś tam droga, być specjalistyczna, bo to wszystko jest bla, bla, bla. To będzie taka nasza baza, że tak powiem. Możemy ją wzbogacić białymi robakami. Lin lubi białego robaczka i na pewno nie pogardzi. Czerwonych robaków można pociąć lub rosówek. Zależy, na co będziemy łowili. No każde łowisko ma jakieś preferencje, to już mniej więcej wiecie, na co się mniej więcej łowi na waszych łowiskach. W każdym razie dobrze, aby w zanęcie było to, na co będziecie łowili. No i standardowo, kochani, słodka kukurydza, czyli zwykła z puszki, odsączyć tą wodę, tą wodę, odsączyć samą kukurydzę słodką, wymieszać to i mamy dobrą zanętę. Ważne, jak ją zrobimy, kochani. Wiadomo, że lin lubi miejsca miękkie, no chyba, że zbiornik macie takie jakieś piaszczyste, twardsze dno, no to fajnie. A jeżeli jest takie bardziej moliste, co lin zresztą bardzo lubi, no to trzeba uważać z tą zanętą, żeby nie były za twarde te kule, które zapadną się w muł i to wszystko szlak trafi. Także trzeba zwrócić uwagę na konsystencję. Także jak powiedziałem, bo rozpędziłem się, trochę nie skończyłem. Także bierzemy w pierwszej kolejności. Najzwyklejsza zanęta, lin karaś jako baza. Do tego dodać można bułki tartej, dosypać robaków, białych robaków. Można wrzucić ciętych robaczków czerwonych, pociętych rosówek, to można to wszystkim wzbogacić. Jeżeli potrzebujemy to jakoś trochę bardziej skleić, bułka tarta jest wspaniałym spoiwem, jak już wielokrotnie mówiłem. Trochę bułki tartej, z którą trzeba uważać też, żeby, tak jak powiedziałem, kule się nie porobiły i mamy gotową zanętę. Można również po prostu domowym sposobem. Naprawdę tego jest multum. Jest kasza kukurydziana, mączka kukurydziana. Wszystko to można mieszać. Można różnego rodzaju ziarna, nawet te otręby pszenne i tak dalej. To wszystko ładnie wymieszać. Lin do tego wejdzie. Na co łowić lina? Kochani, począwszy od rosówki. Kawałek rosówki, dobrze jak jest, tak jak mówiłem w wcześniejszym filmie, porozbijana, żeby ten świeży taki zapach ona puszczała z siebie. Taka galareta rosówkowa, że to tak powiem, tak to by wyszło. Jest bardzo dobra na lina, aczkolwiek również nie zawsze i nie wszędzie. Pęczek małych robaczków, robaki czerwone, jedyneczki małe, po 2, 3, 4 założyć na mały haczyk, taką 8 czy 9 w zupełności wystarczy. No, jednym też ze sposobów na lina jest również kukurydza, do której można dołożyć na przykład tak zwana kanapka, 2 białe robaczki na przykład, ziarno kukurydzy, tej normalnej z puszki. Można również założyć 2 białe, jak powiedziałem, czyli tam 2-3 małe czerwone robaczki i te ziarno kukurydzy dać. Jest to wspaniała przynęta na lina. Także warto rozpoznać, na co się w waszych zbiornikach, bo macie naprawdę różne zbiorniki. Jedni mają jakieś większe jeziora i na jakichś małych stawach. Na to wszystko trzeba zwrócić uwagę. Także, jak mówię, ważne jest konsystencja, jaką zrobicie. A co lubią jeszcze liny? Jakie zapachy? Na pewno nostrzyk, kochani. Lin lubi na słodko. Wielu używa
tak zwanej przynętej marcepanowej. Później ten, no, tak popularna wanilia, ciasto waniliowe, robią różnego rodzaju zapachy, że tak powiem, owocowe. Na lino nawet dobre są kulki, czy tam pelet, na który się łowi, na przykład karpiowe przynęty też często sprawiają się, sprawiają, mówię, no może być i tak. No, robią robotę na linie też, bo lin lubi takie, bo to są ryby wszystko, to są typu takie karpiowate, jak liny, karasie, czy no już same karpie, czy amury, one wszystko w to wchodzą. Także tak jak powiedziałem, ja osobiście, no i do czego, co jeszcze nie powiedziałem, do każdej zanęty warto dosypać płatków obsianych. Płatki obsiane, kochani, wabią wszystkie karpiowate. Ja łowiłem kiedyś karasie, tak ładne karasie, łowiłem na, nęciłem samymi płatkami, nic. Niektórzy mówią skruszyć, zmielić, ja nie mieliłem. Ja normalnie dosypuję płatki obsiane do zanęty, do mokrej zanęty, albo suchych płatków normalnie dosypię, w mokrej zanęcie je zamieszam, robią lepszą robotę. I do każdej jednej zanęty, jaką byście nie robili, dosypać płatków obsianych. Można je skruszyć na drobną, a można po prostu dać całe. Ja tak jak kiedyś moczyłem tylko płatki, bo łowiłem niedaleko brzegu, rzucałem same płatki obsiane i ryba mi pięknie wchodziła w te płatki obsiane, także do każdej zanęty można dodać płatków, tak jak powiedziałem, ciętych robaków. I naprawdę kombinować możecie na wszelkie możliwe sposoby. Na wszelkie możliwe sposoby. To tylko warto wiedzieć, co lubi lin. Tak jak mówię, te składniki, które podaję, mąka kukurydziana, kasza kukurydziana, kukurydza, płatki owsiane, bułka tarta, chleb. Chleb jest też bardzo dobry, bo wielu łowi tylko na kulki z chleba, robią, kleją kulki z chleba. Ja mówiłem na normalny chleb, też potrafi wziąć. No jest tego naprawdę wybór, kolor. Jedno, co jest ważne, kochani, warto sobie to zapamiętać. Cisza nad wodą. Zwrócić uwagę, że bez zbędnego gadania, trzaskające gałęzie, czy pod butami i tak dalej, stukające kamienie, to wszystko naprawdę ma wpływ i działa często bardzo negatywnie na linę. Po prostu go spłoszy. To jest ryba bardzo ostrożna, bardzo płochliwa, także zalecam cicho. Bardzo cicho nad wodą. Tak jak powiedziałem, bez zbędnego gadania, trzaskania sprzętem, tym, tamtym, łomotania nad brzegiem, bo to w wodzie się niesie, a ryba jest naprawdę bardzo ostrożna. Także tutaj nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Tak jak powiedziałem, można kupić normalną zanętę jako bazę i ją po prostu wzbogacić. Można również zrobić bardzo prosto, tak jak ja mówiłem bardzo często też, tak jak w wielu zanętach, bo u mnie to chleb to podstawa jest. Rozmoczony chleb, mąka kukurydziana, kaszy kukurydzianej trochę, bułki tartej, oczywiście wzbogacam robakami różnymi, albo białej, albo czerwonych, albo pociętych rosówek. Do tego nawrzucam czasami nawet trochę ziemi, tam gdzie będę łowił, też domieszam, to niczym nie przeszkadza, obciąży ładnie. Rzucam 2-3 kulki w łowisko, łowię, staram się niedaleko, akurat na tych łowiskach, na których ja cały czas łowiłem, to nie było takiej potrzeby gdzieś daleko rzucać. No ale czasami ma się pozarastane, że trzeba jakąś odległościówkę, no to tą kulkę trzeba skleić tak, żeby doleciała tam, gdzie chcecie, miejsce, które chcecie zanęcić, jeżeli jest troszeczkę dalej od brzegu. Natomiast nie kleić jej aż tak mocno, żeby to nie poleciało jak kamień i jak kamień spadło na dno. Na to trzeba zwrócić uwagę, żeby po uderzeniu o wodę się w miarę rozbiła. Rozbiła, rozpadła. Lin lubi, kochani, no co, co on lubi? Miękkie dno. On lubi miękkie, on lubi buszować jak i karpie i inne karpiowate w mule, bo on tam w mule żyje wiele różnych, no nazwijmy to drobnoustrojów, którymi on się żywi. O, także żeby to wszystko nie pozapadało nam w muł. No i cała filozofia, kochani, no, to jak powiedziałem, już nie chcę cały czas tego samego powtarzać, ale chlebek, bułka tarta, kasza kukurydziana. No to można, jeszcze co chciałem powiedzieć, to można wzbogacić różnego rodzaju ziarnami. Naprawdę to ogranicza was tylko wyobraźnia. Lin też nie jest wybredny, że bierze tylko na rosówkę, czy tylko na czerwone, skoro widać, że lubi mięsko, bo on lubi rosówkę, weźmie czerwonego czy białego robaka. Tak samo weźmie kukurydzę, a można go łowić również na ciasto. To już kwestia wyboru, sprawdzenia, co tam u was na wodzie się najlepiej sprawdza, bo nie na każdym łowisku ta sama przynęta. Ja rozmawiałem z kolegą, co ja łowiłem szereg czasu. Głównym moim podstawą to była rosówka, na której łowiłem liny.
A kolega na przykład łowił niedaleko, mówił, że akurat na rosówkę nie miał brania, ale brał mu na kukurydzie dwa białe robaki, kukurydza i na to łowił, a na rosówkę nie miał ani brania. Także warto sprawdzić, no próbować, po prostu trzeba próbować i wtedy będziecie wiedzieli, co na waszej wodzie się najlepiej sprawdza. Także powiedziałem, że internet jest pełen przynętnalina. Naprawdę internet jest pełen przynętnalina, ale mówię, jak ja to robiłem, naprawdę nie wysilałem się specjalnie, żeby tam mieszać i tak dalej, bo jeszcze niektórzy zalecają przecieranie. Ja nigdy nie przecierałem. Powiem wam szczerze, że nie. Byłem nawet większe kulki, jakieś tam są grudki jakiegoś tej zanęty i tak dalej. Duży win, nie ma problemu z wzięciem tego, a tym bardziej, że do takiej zanęty, to jest zanętnalina, ale tam podchodzą inne ryby też. To mi leszcz podejdzie ładny, tam płocie, karasie podejdą, także z tym trzeba się liczyć. Jaką zanętę byście nie rzucili, trzeba się liczyć z tym, że inne ryby też tam podejdą. No, tak to wygląda. Myślę, że troszeczkę wam podpowiedziałem. Gdybyście mieli pytania, to po prostu pytajcie. Ja odpowiem. A poza tym fajnie jak w komentarzach. Możecie pisać, co robicie, bo chciałem zwrócić uwagę, że często w komentarzach są niektórymi firmami, już nie mówię tam o linach, ale ogólnie wasze komentarze sprawiają, że lepszym poradnikiem staje się cały filmik, bo filmik filmikiem, co ja mówię, to ja mówię, ale to, co ja mówię, nie jest jedyną prawdą, że tylko tak, a nie inaczej. Każdy ma jakieś swoje sposoby. No to fajnie, jak w komentarzach napiszecie na przykład, na co wy łowicie, co się u was na łowiskach sprawdza, a być może ktoś przeczyta, zastosuje wasze sposoby i właśnie mu się to sprawdzi. Także pisząc komentarze, współtworzycie też poradnik, że wielu młodych ludzi może właśnie skorzystać z waszych doświadczeń i będzie całkiem spoko. I będą bardzo zadowoleni. Także jak mówię, że robię, na przykład ja mówię coś, no to ja mówię o swoich doświadczeniach, owszem. Ale każdy z was, i to nieważne, czy łowisz 5 lat, 10, 15, czy łowisz 3 lata, jeżeli już połowiłeś, masz jakieś doświadczenia, no to śmiało, napisz w komentarzach, a ktoś może właśnie wykorzysta twoje doświadczenia. Dobra, kochani, myślę, że to byłoby na tyle dzisiaj. Jakby co, to pozdrawiam was. Niech moc będzie z wami, kochani, na rybki. Co jeszcze chciałem powiedzieć, niedługo już się zaczną u mnie okonie. Jeszcze zanim ruszę na okonie, zrobię filmik, jak ja będę łowił okonie, jakie fajnie łowić. I to te fajniejsze okonie, zresztą pokażę i na filmach, jakie będziemy łowili okonie. Także pogadam o koniach, ale też wybieram się na lina w najbliższych dniach, no zobaczę, jak to wszystko mi się pogadza, bo pogoda jest na razie po prostu potworna. No, że jest ciepło, ale jak ja byłem wczoraj na jeziorze, no zaraz spłynąłem, bo normalnie szwał, no takie wygwizdów, nie dość, że wiatr cały czas północ, północ, wschód. Pies trąca, bo w tym wietrze też złowiłem, ale no takie wygwizdów i zimny, nieprzyjemny wiatr, że po prostu cała przyjemność wędkowania odchodzi. Także wczoraj spłynąłem, poczekam, się ten wiatr troszeczkę uspokoi i ruszymy dalej na rybki. Jakby co, to pozdrawiam jeszcze raz. Niech moc będzie z wami, kochani.